Szanowni Państwo, wznawiam obrady 83. sesji Rady Miasta Łuków. Przechodzimy do realizacji punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jest to program na kolejny rok standardowo. Zmiana dotyczy tylko jednego punktu. Po konsultacjach społecznych Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa zaproponowało dodanie punktu upowszechnienie, jako jeden z priorytetowych dla naszego programu, upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Pozostałe punkty priorytetowe były już uwzględnione w poprzednim programie na rok 2023. Jeżeli są jakieś pytania, jest z nami pan inspektor Kacper Sacharczuk, który tym tematem się zajmował. Ile aktualnie w tym roku organizacji pozarządowych realizuje bądź realizowało zadania publiczne? Myślę, że jest to łącznie z tymi konkursowymi i z tymi pozakonkursowymi, z tak zwanymi małymi grantami, łącznie około 50. Jeszcze rok się nie skończył i myślę, że jeszcze zawrzemy jakieś umowy w trybie uproszczonym. Natomiast z racji tego, że dyskutujemy nad programem na przyszły rok, to dokładnych wyliczeń na temat tych tegorocznych zadań nie mam. Jeżeli jest taka potrzeba, mogę panu radnemu przekazać się później, czy to pisemnie, czy to ustnie. Podobne pytanie, podobną interpelację zadał pan radny Robert Dołęga i już jest odpowiedź na BIP-ie. I myślę, że tam jest odpowiedź nie tylko ile organizacji skorzystało w tym roku i w latach poprzednich, ale nawet jakie organizacje i jakie zadania były realizowane. Więc bym poprosił, jeżeli ta odpowiedź pana satysfakcjonowała, to już byśmy tego tematu nie pisali na nowo. Już ta odpowiedź jest już na BIP-ie. Wiemy, że sytuacja na rynku jest ciężka. Wszyscy się mierzymy z dużymi kosztami. I to do pana burmistrza mam takie pytanie, czy kwota przewidziana na realizację na rok 2024 zabezpieczy potrzeby wszystkich organizacji? Wiemy, że ta kwota z tego roku została zwiększona o 35 tysięcy i czy te pieniądze wystarczą na realizowanie zadań przez stowarzyszenie? Tak jak pan powiedział, kwota na przyszły rok w mojej propozycji uległa zwiększeniu, a czy ona stowarzyszeniom pozwoli na realizację, to pytanie trzeba byłoby skierować do stowarzyszeń i organizacji, które występują do nas o sfinansowanie czy współfinansowanie tych zadań. Może będzie większy wkład własny, a może będzie większy wkład osobowy, większy wolontariat. Na przykład w ramach wolontariatu, na przykład trenerzy będą więcej pracować w ramach wolontariatu, a nie za wynagrodzenie. Panie burmistrzu, no chciałem powiedzieć, że trenerzy pracują też jako wolontariusze. Mają umowy podpisane na kilka miesięcy, za które nie pobierają wypłaty. Nie wiem, do czego pan teraz chciał uderzyć. No chciałbym, żeby pan też może przez 2-3 miesiące popracował jako wolontariusz. Dziękuję. Nie wiem, do czego pan zmierza w tym momencie, a ja chcę panu powiedzieć, że jako wolontariusz pracuję nie przez 2 miesiące, a bardzo często przez cały rok, ale to głośno o tym nie mówię, nie chwalę się tym. Ja odniosę się do tych konsultacji społecznych, które się odbyły w lipcu. Pan inspektor powiedział o kilkudziesięciu, może 50 nawet organizacjach, które korzystają z finansów miasta. Smuci fakt tego, że te konsultacje są w tak wąskim gronie, że tylko 3 organizacje zechciały coś dopowiedzieć, coś konsultować z urzędem, żeby usprawnić ten coroczny program współpracy z organizacjami. Ja tylko mogę podziękować tym 3 organizacjom, które wzięły udział. Trzeba, a tak osobiście też podziękuję za wprowadzenie tego punktu o wspieraniu demokracji, bo jest to wniosek mojego Stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa. Dziękuję. Panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, rzeczywiście swego czasu napisałem taką interpelację z zapytaniem, ile podmiotów korzystało w latach 2014-2022 z tego artykułu 19a, gdzie można otrzymać grant
w wysokości do 10 tysięcy złotych i z tej interpelacji, dziękuję panu burmistrzowi za szybką odpowiedź, wynika, że w roku 2023 dokładnie 20 podmiotów skorzystało, plus te podmioty, które tutaj one, te podmioty mogą się nakładać, bo też mogły brać udział w konkursie, w pozyskaniu środków na swoją działalność. Myślę, że ta suma 50 podmiotów to jest troszkę wygórowana, być może się mylę, ale, no ale proszę mnie poprawić w takim razie. Zwiększenie środków na organizację pożytku publicznego to jedno, a wykorzystanie tych środków i dzielenie środków to drugie. Od dłuższego czasu zadaję burmistrzowi pytania, czy w końcu powstanie regulamin podziału tych środków. Bo ja chciałbym państwu powiedzieć, że są podmioty, są w ilości nie więcej niż jedna czy dwa podmioty, które stają do tego konkursu i otrzymują na przykład 20 tysięcy złotych na swoją działalność 12-miesięczną, gdzie zawodnicy i zawodniczki wyjeżdżają na zawody 18 i 19 razy w roku. Mają z tych środków zapłacić także za wynajem obiektu i to jest kwota 20 tysięcy złotych. A wystarczy napisać dwa razy, bo do 20 tysięcy jeden podmiot może otrzymać mały grant w wysokości 10 zł, czyli także sumę 20 tysięcy złotych na jedno działanie, które trwa nawet kilka godzin. I tutaj możemy sobie porównać. Pan burmistrz daje jednej organizacji 20 tysięcy złotych, organizacji, która działa czasem kilkanaście lat, 20 tysięcy złotych na działalność 12-miesięczną, i zgłasza się podmiot X, który chce zorganizować imprezę nad zalewem, na przykład 2-3-godzinną, bez środków własnych, może taki grant otrzymać w kwocie o połowę mniejszej, czyli 10 tysięcy. Mniejsze rozliczenie, bez środków własnych. Wszystkie podmioty, które biorą udział w konkursie, muszą wykazać środki własne. Tutaj jest tak jakby obejście tego i kto jest bliżej burmistrza, teoretycznie. Ma większe lobby w postaci radnych albo startował z tego samego ugrupowania wyborczego, może otrzymać grant równomierny z tym, którzy utrzymują kluby sportowe na działalność całoroczną. I dlatego moją motywacją było właśnie, żeby społeczeństwo i opinia publiczna mogła zobaczyć to i porównać sobie. I szanowni państwo, od dłuższego czasu o tym mówię, żeby ten podział środków nie był dzielony na podstawie osobistych animozji, żeby zostawić w kieszeni gdzieś z boku jakieś, jak ktoś ma różne poglądy na funkcjonowanie miasta czy różne zdanie, tylko żeby to było robione sprawiedliwie. A dlaczego? Bo to się nie robi na złość radnemu czy innej osobie, której się może nie darzy jakimś zaufaniem czy innymi rzeczami, ale to działa się na korzyść dzieci i młodzieży łukowskiej. Ja jeszcze raz apeluję, panie burmistrzu, żeby w tym roku ten podział był sprawiedliwy, dostosowany do panujących warunków gospodarczych i społecznych w naszym mieście. A na pewno panu za to podziękuję. Dziękuję. Radny przed chwilą postawił tezę, że pieniądze są rozdzielane po uważaniu i niesprawiedliwie, bo domaga się, żeby w przyszłym roku były rozdzielane sprawiedliwie. Ja chcę powiedzieć, że nie było takiej sytuacji, żeby organizacja złożyła wniosek i takich pieniędzy nie otrzymała. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, wszystko jest przejrzyste i transparentne, to znaczy zawsze, zanim zostanie podpisana, zawarta umowa, to jest w biuletynie informacji publicznej zamieszczana ta informacja z możliwością wypowiedzenia się co do zasadności, co do potrzeby realizacji tego zadania, zaznaczę, publicznego, zadania publicznego. 20 takich postępowań było, 20 razy taka publikacja była. Ja państwu teraz przeczytam te 20 podmiotów, 20 zadań, które zostały
zrealizowane i szanowni państwo radni, mieszkańcy, oceńcie sobie, czy to było po uważaniu i czy to było sprawiedliwe, czy nie było sprawiedliwe, tak jak zasugerował tutaj pan przed chwilą pan radny. W kolejności, tak jak były te pieniądze przyznawane. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, wędrówka ku harcerskim ideałom. Pierwsze zadanie. Fundacja Arua, Arua Ice Cup, to jest zlot morsów w naszym mieście. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, zajęcia dla młodzieży upowszechniające różne dziedziny kultury i sztuki oraz dziedzictwo narodowe. Zespół pieśni i tańca ziemi łukowskiej, przygotowania zespołu pieśni i tańca ziemi łukowskiej Łukowiacy do sezonu koncertowego. Stowarzyszenie Rowerowy Łuków. Rowerowy Łuków dla Łukowa, promocja miasta podczas biegu kolarskiego o Puchar Henryka Sienkiewicza. Stowarzyszenie Rowerowy Łuków. Rowerowy Łuków dla Łukowa i ziemi łukowskiej, promocja podczas wakacyjnych przejażdżek rowerowych Łukowem. Klub biegacza VMAX Adamów, promocja miasta podczas imprezy sportowej triatlon w zimnej wodzie. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Dzień z Kulturą Średniowieczną, Templariusze znowu w Łukowie. Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin Labirynt, zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla dzieci i młodzieży do miejsc związanych z historią i tradycją naszego regionu. Łukowski Klub Karate Kyokushin Mawashi, zamień smartfona na kimona. Stowarzyszenie Aktywni z Pasją, zagospodarowanie czasu wolnego podopiecznym osobom z dysfunkcjami. Fundacja Jana Chrzciciela, piknik dla dzieci, postaw na rodzinę. Stowarzyszenie Kulturalna Inicjatywa Społeczna, mural poświęcony mieszkańcom osiedla Klimeckiego. Fundacja Cegiełkowo, pasja i pomoc, wydanie publikacji, album fotograficzny pod tytułem W 365 zdjęć po Łukowie. Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji, motoweterani, zadanie Motożyła, chodziło o zbieranie najcenniejszego daru, czyli krwi. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej, organizacja warsztatów w celu opracowania układu choreograficznego regionu biłgorajskiego, Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, drugie Łukowskie Spotkania Historyczne, Integracyjne Stowarzyszenie Wędkarzy Ziemi Łukowskiej MIŚ, działania z zakresu profilaktyki uzależnień dla łukowskich seniorów, mające na celu podnoszenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Klub Abstynenta Jutrzenka, wsparcie klubu poprzez dotacje na działalność statutową klubu Abstynenta i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Nasz Region, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez taniec, doskonalenie tańców z regionu rzeszowskiego i lubelskiego w trakcie warsztatów szkoleniowych w miejscowości Brok. Proszę państwa, tak wygląda zestawienie tego, na co zostały wydane nasze wspólnie pieniądze. Czy państwo też uważacie, że to było nieuczciwie i po uważaniu? Ocencie państwo sami. Dziękuję za odpowiedź na początek, ale skupmy się na meritum sprawy. Mówiłem o tym, że dzieląc pan pieniądze, ja oczywiście do tych 20 podmiotów, które złożyło, nie mam żadnych zastrzeżeń, bo w literze prawa nie można mieć żadnych zastrzeżeń, bo to jest według ustawy. Do 20% na środków przeznaczonych na kulturę fizyczną można przeznaczyć właśnie na małe granty do 10 tysięcy złotych. I to jest wszystko w normie, wszystko by się zgadzało. Ale ja dałem państwu przykład. Stowarzyszeń działających w naszym mieście, że pan w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego przydziela takie kwoty, które są takie same na działanie kilkugodzinne. I to jest ta różnica. Ja wiem, że tutaj pan uprawia PR i chce, wymieniając te 20 podmiotów, powiedzieć, że ja się im naraziłem. Ale jeszcze raz powiem, ja jestem człowiekiem sportu. I pierwszy tutaj na tej sali podniosę rękę za sportem, za każdą inicjatywą sportową. I nie jestem przeciwny temu. Ale jestem przeciwny pańskim działaniom, gdzie dzieli pan publiczne pieniądze niezgodnie, w moim odczuciu,
niezgodnie z jakąś taką ludzką sprawiedliwością, bo Pan nie robi mi czy innemu podmiotowi, którego Pan w jakiś sposób nie uważa, krzywdy, tylko Pan robi krzywdę tym dzieciom i ogranicza ich rozwój talentów. Na pewno niektórzy myślą, że to są ciężary i klub olimpijczyka ziemi łukowskiej, ale to nie jest, to jest też Łukowie. 25 bodajże tysięcy złotych. Może pani inspektor mi poprawi. Klub olimpijczyka ziemi łukowskiej, jaki mieliśmy ten rok, szanowni państwo? Z rekordową inflacją, ze wzrostami praktycznie cen w każdej dziedzinie. A klub olimpijczyka ziemi łukowskiej w 2022 roku otrzymał 25 tysięcy, a na działalność w roku 2023, gdzie zwiększyła się ilość młodzieży trenujących i dzieci w tym klubie, gdzie zwiększyły się sukcesy, gdzie zwiększono i do za pana rządów opłatę, a tak naprawdę wprowadzono opłatę za treningi, bo przedtem takiej opłaty nie było, za treningi i korzystanie z obiektów publicznych w szkole, w tym przypadku w szkole podstawowej numer 2. To mam na myśli, że połowę dotacji, tej dotacji, którą otrzymał Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej, musiał oddać z powrotem do miasta, czyli zapłacić fakturę za korzystanie z siłowni. Kiedyś za rządów pana poprzednika Rada Miasta przeznaczała pieniądze na przykład do zespołu szkolno-przedszkolnego, jedną kwotę i ta kwota miała rekompensować tym wszystkim stowarzyszeniom i podmiotom, które korzystały z tej szkoły. Nie trzeba było, ja mówiłem w tamtym roku, to dyskutowaliśmy przy tym samym punkcie. Przecież każdy, kto płaci fakturę, opłaca VAT. I to są pieniądze, które tak naprawdę oddajemy, a mogłyby zostać wykorzystane tutaj w naszym mieście i wykorzystane na zdecydowanie lepiej, na przykład na działalność sportową. I to mam na myśli. I proszę, może mnie nie atakować, proszę, bo ja o sporcie tak naprawdę troszkę więcej wiem niż pan, z całym szacunkiem o tej działalności. Jeśli pan z tego nie skorzysta, to jest pana sprawa. Ja grzecznie pana, użyję tego słowa, proszę, niech pan w końcu, nie chcę powiedzieć, pójdzie po rozum do głowy, bo bym pan, myślę, że to nie na miejscu byłoby. Ale zapomnijmy o tym, co było, patrzmy optymistycznie w przyszłość, ale proszę pana, żeby pan te środki dzielił według innych kryteriów niż dotychczas. A będę panu za to wdzięczny i panu za to podziękuję. Ustalmy jedną rzecz. Pan zarzucił nieuczciwość. Jak pan myśli, jak dzisiaj czują się te organizacje, które wystartowały do tych konkursów, które złożyły formalny wniosek, nikt tych wniosków nie trzymał w szufladach, wszystko było pokazane, można się było wypowiedzieć. Nigdy się pan nie wypowiedział, miał pan prawo. Również mógł się pan w zakresie każdego z tych 20 wniosków wypowiedzieć i ocenić go. Nigdy pan tego nie zrobił. Jak pan myśli, jak dzisiaj czują się przedstawiciele, uczestnicy? To są setki osób. Setki osób skorzystały z tej oferty sfinansowanej przez miasto. Jak pan myśli, jak dzisiaj czują się te osoby, kiedy usłyszały, że pan domaga się uczciwego podziału środków w przyszłym roku? To znaczy, że te były przyznane nieuczciwe. Jak te osoby się czują? Ja bym się poczuł bardzo źle. Pan oczywiście ma prawo oceniać to, jak ja robię, co ja robię. I jakby ja tutaj, broń Boże, jakby nie mam żadnego żalu do pana. Pan jest radnym, ja jestem burmistrzem. Podejmuję określone decyzje w ramach prawa i tylko wyłącznie w ramach prawa. Pan ma prawo to różnie oceniać. Natomiast proszę zastanowić się, jak dzisiaj czują się przedstawiciele tych organizacji i wszyscy, którzy korzystali z tego dobrodziejstwa i z tego dobra. I tylko tyle. Ja już więcej w tym punkcie nie będę zajmował głosu. Panie burmistrzu, nigdy nie zabierałem głosu, a czytam każdy wniosek tej organizacji, ponieważ pewnie wszystkie bym poparł, będąc na pana miejscu. Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby pan zrozumiał. Czy mam po raz trzeci to powtórzyć? W otwartych konkursach przyznaje pan kwotę równomierną na całe 12 miesięcy działalności, gdzie to stowarzyszenie, które bierze udział w otwartym konkursie, musi się wykazać środkami własnymi, a z tego artykułu 19, a nie musi. To jest ta różnica. Nie musi. Nie musi. Proszę sobie poczytać. Są wnioski o 10 tysięcy, maksymalną kwotę i nie ma żadnych środków własnych. Nie musi.
Właśnie. Mieszkańcy, panie burmistrzu, sobie to ocenią, słuchając naszej dyskusji w tym temacie. Że pan burmistrz Piotr Pudowski jednym daje kwotę 20 tysięcy na działalność 12-miesięczną, a innym daje na działalność 3-godzinną, 4-godzinną nad Zalewem czy gdziekolwiek w innym miejscu taką samą kwotę. I gdzie tu jest sprawiedliwość? Niepotrzebnie mieszamy organizacje w politykę, bo większość z nich w politykę mieszać się nie chce i do polityki się nie pcha. Większość. Stan organizacji w UKOWie, myślę tutaj, biorąc pod uwagę, że jestem czynnie zaangażowany w różne działania, ale też i obserwuję, stan organizacji w UKOWie nie jest zły. Jest widoczny. Zaangażowanie organizacji w życie miasta jest widoczne. Ta debata, zgadzam się z przedmówcami, z panem burmistrzem, raczej nie zmotywuje liderów organizacji do działań, ponieważ nie chcą być szufladkowani. Na pewno większość z nich. Cel działań organizacji jest prosty. Wzmacniamy usługi na rzecz miasta, zmieniamy miasto. Pośrednio oczywiście wzmacniamy organizację ich członków, ale to też nie jest nic złego. Czy są organizacje bardziej lub mniej działające w danej grupie społecznej? No pewnie są. Pewnie zawsze tak będzie. Gdzieś ktoś wokół kogoś będzie się kręcił, ale cel nadrzędny jest jeden, tak jak powiedziałem, dobro naszego miasta. Co do kwestii konsultacji społecznych, ja zazwyczaj się na samym początku kadencji dopytywałem o sposób realizacji tych konsultacji. Nie zadowala oczywiście tak niska liczba stowarzyszeń, organizacji, fundacji, które na takie konsultacje przychodzą, ale to jest pole do popisu również i dla urzędu, żeby zwiększyć udział tych osób w konsultacjach. Tym bardziej, że o wiele więcej niż te 3 osoby biorą udział w konkursach, korzystają ze środków, które do dyspozycji wydaje urząd. Natomiast może warto byłoby również pomyśleć o takich luźniejszych formułach konsultacji, o integracji środowiska, żeby te organizacje mogły się poznać, mogły poszukać punktów wspólnych, współpracować, a na pewno nie dzielić się. Ja mam takie pytanie na koniec do pana burmistrza, chociaż ono pewnie trafi do pana inspektora, co też pewnie podsumuje stan organizacji, ich zaangażowanie, chęć. Ja się cieszę bardzo, że są liderzy, którzy podejmują rękawice i działają, często naiwnie. Pytanie jest proste, czy są organizacje, czy też zadania, które nie zostały zrealizowane w 2023 roku? Jaki tutaj jest stan realizacji? Czy zdarza się, że odstępuje się od umowy? Czy też wynikają jakieś sytuacje sporne po drodze podczas realizacji zadań? Dziękuję. Jeżeli chodzi o rok 2023, te zadania jeszcze trwają, więc tutaj nie możemy się wypowiedzieć. Natomiast moglibyśmy się pokusić o taką odpowiedź w stosunku do roku 2022. Czy były jakieś odstępstwa od umów, bądź czy były zwracane jakieś kwoty dotacji z częściowo niewykonanych, niezrealizowanych zadań? Tak, były takie częściowo niezrealizowane zadania. Jedno w zeszłym roku to było, dotyczyło zadania realizowanego przez w cudzysłowie AMPLUS, Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, z tym, że to zadanie było realizowane z zakresu kultury i część dotacji nie została zrealizowana, ponieważ tam jeden z wydatków nie został zrealizowany, mianowicie przyjazd jednego z prelegentów. Natomiast drugą organizacją, która częściowo zwracała dotacje, był Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej. To była co prawda bardzo groszowa ostatecznie sprawa w wysokości bodajże kilku złotych, 4 czy 6. Natomiast suma summarum, no częściowo po sprawdzeniu sprawozdania została ta dotacja zwrócona. Ja chciałbym tutaj trochę sprostować, bo ta dyskusja zmierza do tego, że jednak w organizacjach pozarządowych na terenie miasta dzieje się źle, że jednak są niechętne. A ta interpelacja, to zapytanie pana radnego Roberta Dołęgi pokazało zupełnie co innego. Coraz więcej organizacji pozarządowych sięga po środki. Na początku co duże dzieje, bo ten sposób jest uproszczony. Jest prostszy. Panie burmistrzu, może zamieńmy mikrofony, bo panu przerywa.
Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. To jeszcze raz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ta dyskusja zmierza do tego, że w organizacjach pozarządowych w mieście dzieje się coś złego, że organizacje pozarządowe nie są chętne do realizacji zadań publicznych, a to zapytanie radnego Roberta Dołęgi pokazało zupełnie co innego. Coraz więcej organizacji pozarządowych sięga po środki z miasta Łuków na realizację zadań publicznych. Początkowo są to zadania realizowane w trybie uproszczonym, w trybie 19a, bo to dla młodej organizacji niedoświadczonej jest forma prostsza do samej realizacji zadania, ale i później do rozliczenia tego zadania. Myślę, że pan burmistrz wymienił te wszystkie organizacje, które składały w tym roku takie zapotrzebowanie i chęć uczestnictwa. I jestem przekonany i zachęcamy do tego, aby kolejne organizacje sięgały po te środki w przyszłym roku. Oczywiście co do środków, bo pan radny Dołęga dzisiaj jest trochę adwokatem we własnej sprawie i tego nie ukrywa. No niestety tak to jest, że krawiec kraje jak materii staje. I mamy chyba świadomość tego, że te środki, które rok do roku przeznaczamy na pożytek publiczny, one nie rosną tak, jak rośnie w ostatnich latach inflacja, ale chyba już taką świadomość mamy w każdej dziedzinie życia w tym momencie. W tym roku przeznaczamy dodatkowe środki, proponujemy Wysokiej Radzie dodatkowe środki na przyszły rok i zwiększenie kwoty na pożytek publiczny na rok 2024. I jeszcze co więcej, większa część tej kwoty będzie przeznaczona na sport. Więc myślę, że to uspokaja pana radnego Roberta Dołęgi. Co do podziału, no ten podział myślę, że się nie zmienił znacznie przez ostatnie 5 lat, kiedy burmistrzem miasta jest Piotr Pudowski, więc mówienie o tym, że coś jest teraz robione niesprawiedliwie, trochę jest też nieuczciwe ze strony tego, kto to mówi, bo jednak i do tego to zmierza i chyba to trzeba powiedzieć za chwilę też radny, który pełni funkcję prezesa innej organizacji sportowej, będzie też w tym temacie się wypowiadał, ale zawsze tak było, że Orlęta Łuków otrzymywały największą część tych środków i tak było i to się nie zmieniło, że w tym momencie burmistrz zmienił zdanie i zmienił formę przekazywania tych środków. A organizacje pozarządowe zachęcamy, ponieważ jeszcze środki w niektórych tych kategoriach są jeszcze niewykorzystane, więc jeżeli są organizacje chętne, to zapraszamy do składania ofert. Mówiąc kolokwialnie, ja będę Państwu, że mam tutaj na myśli Państwa burmistrzów, bił brawa na stojąco. Tylko proszę Panów jeszcze raz o to, żeby były jasne kryteria podziału w konkursie. Czyli niech Panowie zdecydują, czy to ma być ilość trenujących, czy to mają być sukcesy, czy tradycja, czy potrzeba, czy priorytety miasta dotującego dany klub, czy daną dyscyplinę sportową. Tego na tę chwilę nie ma. Wtedy podmioty będą wiedziały, co mogą otrzymać i będą miały czystą, klarowną sytuację, jeśli chodzi o pieniążki na swoją działalność. Dziękuję. Radny Dołęga po prostu taki zrobił miszmasz, połączył dwie sprawy. Czym innym jest konkurs ofert coroczny, czym innym jest tryb uproszczony. Sama nazwa wskazuje, że ustawa o organizacjach i wsparciu organizacji pozarządowych, tryb 19a jest uproszczony. Po to on jest, żeby właśnie łatwiej można było wspierać konkretne, czasem nawet kilkugodzinne zadanie. I nieprawdą jest to, że te organizacje nie mają wkładu własnego, choćby nie wykazały tego wkładu, bo taki obowiązku we wniosku nie ma. Pierwszym wkładem własnym jest pomysł, a później praca tych wolontariuszy, którzy tych pieniędzy pilnują i te pieniądze rozliczają, pracują w tym czasie, kiedy te pieniądze są wydatkowane. Więc to zawsze jest wkład, bo czyjeś chęci, czyjś pomysł zawsze jest pracą dla dobra, sama nazwa wskazuje, tak, pożytek publiczny i każda z tych inicjatyw jest w jakimś tam innym zakresie pożyteczna. Co do samego konkursu ofert corocznego, ja nie chcę tutaj się rozwodzić, ale po prostu ten konkurs ofert wygląda
w 90-95% tak samo od kilku, jak nie kilkunastu lat. Zmieniają się co roku kwoty minimalnie. Jedyne zmiany większe to, że dochodzą albo odpadają jakieś organizacje. Istotną zmianą w ostatnich latach właśnie było dołączenie Klubu Olimpijczyka do tego konkursu ofert i dotowanie tego klubu. Inne są kosmetyczne, jeśli w ogóle są. I to, co powiedział pan wiceburmistrz, jest taki podział od lat. Ta chęć uczestnictwa organizacji w konsultacjach może też wynika z tego, że im odpowiada takie funkcjonowanie tej materii. Tak? Odpowiada im konkurs ofert, odpowiada im to, że od kilku lat jest tryb opuszczony, jest bardzo często wykorzystywany. Co może tylko cieszyć, bo zobaczcie Państwo, że w tym roku 20 inicjatyw, w poprzednim powiedzmy 15, w poprzednim jeszcze kilkanaście, mogłoby się w ogóle nie zadziać. A tak mamy i publikacje, i mamy wystawy, i mamy jakieś ciekawe różnego rodzaju zajęcia dla dzieciaków, więc powinniśmy się tylko cieszyć, że są osoby, które poświęcą swój czas, znajdą realizatora, a my w tym im pomożemy. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec braku chętnych do zabrania głosu zamykam dyskusję. Pytam, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok wraz z autopoprawką. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. A ja nie mogę zagłosować, a nie mogę, dobrze. Szanowni państwo, zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 15 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła przedmiotową uchwałę. Szanowni państwo, przechodzimy do realizacji punktu 19, podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysoka Rada, taką uchwałę proceduje kolejny rok z rzędu, w zasadzie już od kilku lat mamy taką sytuację. A to wszystko wynik tego, że system gospodarowania odpadami w naszym mieście się nie finansuje. Zasada jest taka, że powinien się finansować z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Tak nie jest i w związku z tym proszę państwa radnych o podjęcie uchwały określającej źródło zabezpieczenia tego deficytu. Ten deficyt na przyszły rok jest to kwota około nieco ponad 1 000 000 złotych. Dziękuję bardzo. Można by zapytać quo vadis, dokąd zmierzacie? Dokąd zmierzacie radni miasta Łukowa? Od kilku lat ta kula śniegowa robi się coraz większa. 3-4 lata temu mówiłem, prosiłem, zróbmy podwyżkę, złotówkę, złoty 50. Niech ten system mniej więcej się bilansuje. Mieszkańcy miasta oczekują, żeby to funkcjonowało, żeby odbiór śmieci, nieczystości funkcjonował dobrze, no bo to jest kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego, epidemiologicznego i tak dalej. Nie uciekniemy od tych kosztów. Populizm, który pojawia się czy ujawnia się w tej sytuacji, gdzie słyszałem z ust klubu PiS i drugiego klubu, który również nie podniósł ręki za głosowaniem o podwyżce. No proszę państwa, to niestety to się skończy źle. Gminy okoliczne, widząc taką sytuację, no podnoszą te koszty. Czy państwo w domach, jak dostaniecie podwyżkę za prąd, powiecie nie, płacę połowę, a więcej mnie nie interesuje? No chyba tędy to nie jest dobra droga, to jest droga w przepaść i w tym kierunku zmierzamy. W przyszłym roku 1 200 000, za 2 lata będzie 1 200 000 i tak dalej. No kochani, łatwiej, i to też mówiłem, zasypać niewielki dołek, niż później mierzyć się z przepaścią. A w kierunku tej przepaści zmierzamy.
I wielkie było moje zdziwienie, jak widziałem zdziwienie przewodniczącego Komisji Finansów, kiedy zobaczył, że trzeba wziąć na to kredyt. No niestety, no trzeba skądś ten brak pokryć. Proszę Państwa, to nie jest tak, że miasto płaci. To wy, mieszkańcy miasta, płacicie. Tylko płacicie jeszcze więcej za te śmieci, bo dochodzą koszty obsługi kredytu bankowego. No chyba każdy sobie zdaje sprawę i liczyć potrafi. Także jeżeli nie zapłacimy wprost, a jest to chyba najprostsza forma, to później płacimy ileś więcej i od tego się nie da uciec. Także ja tutaj zagłosuję, no bo nie ma innej możliwości w tym momencie, ale to pokazuje, jak krótkowzroczna jest działalność no, Rady Miasta Łuków, co tu dużo gadać. Bo słyszałem, że burmistrz robi to, co rada każe. No, także panie burmistrzu, dużą torbę i do banku. Pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamykam dyskusję. Pytam, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni państwo, zamykam głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych, 13 radnych było za, jeden radny był przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu. Szanowni państwo, stwierdzam, że Rada Miasta podjęła przedmiotową uchwałę. Szanowni państwo, przechodzimy do realizacji punktu 20, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łukowskiemu w formie dotacji celowej na wykonywanie przez powiat łukowski zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego. Proponujemy na początek udzielenie pomocy dla powiatu łukowskiego na obsługę 3 linii komunikacji miejskiej. Zgodnie z petycją mieszkańców ulicy Wójtostwo, ulicy Międzyrzeckiej, 4. linia, pomoc finansowa na organizację 4. linii jest w trakcie procedowania i taka uchwała będzie przedłożona Wysokiej Radzie na początku przyszłego roku. Co do poprawki radnego Andrzeja Skwarka, my po komisji doszliśmy do porozumienia i propozycja zmiany trasy linii została zaakceptowana, więc myślę, że ta poprawka jest w tym momencie już zbędna. Z chwilą zgłaszania wniosku nie było tej informacji, że wystarczy zmiana rozkładu jazdy. Ja dostałem odpowiedź na Komisji Finansów, że to będzie trwało rok i dlatego był ten złożony wniosek. Chciałbym powiedzieć, że to występowałem w imieniu mieszkańców, bo zwracali się do mnie, może to było zbyt późno, może nie, ale sytuacja widać jest prosta, wystarczy zmienić rozkład jazdy. I tak jakby moja prośba, jeżeli będzie zmieniany, to żeby wyjazd z PKP był, nie wiem, o ten czas przejazdu, nie wiem, 2-3 minuty wcześniej, wtedy nie zmieniamy rozkładu jazdy od ronda w Alejach do Świdrów. A chciałbym też nadmienić, że tu sprawdziłem, to jest 25 kursów w ciągu dnia na trasie PKP do skrzyżowania z 11 listopada. Także jeżeli ujmiemy 11, to jeszcze ich tam 14 zostaje. Także to jest tak jakby no niewielka strata na tej linii. I no cóż, no w imieniu mieszkańców chcę podziękować za te zmiany. A chciałbym ten wniosek, no nie mogę go wycofać, ponieważ to był wniosek zgłoszony na Komisji Finansów. Komisja Finansów go przegłosowała i teraz no, trzeba by było zrobić przerwę, zwołać Komisję Finansów i ten także, no proszę o, no wniosek jest bezprzedmiotowy i proszę teraz o odrzucenie tego wniosku. No jest tylko taka w tej chwili możliwość, no dziękuję bardzo. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na to, że linie 1-2, przepraszam, 1-3, no tak, 1-2 i 3
wychodzą poza obręb granic miasta. I pytanie tutaj się nasuwa następujące. Ja rozumiem, Zarząd Powiatu Łukowskiego pismem z dnia i tak dalej zwrócił się z prośbą do burmistrza miasta o udzielenie pomocy finansowej. Należałoby zwrócić się również, tylko teraz pytanie jest takie, czy my do starosty, zwrócić się i starosta do wójta, czy wprost do wójta. Krótko mówiąc, chodziłoby mi o to, że jeżeli linie wychodzą poza granice miasta, to czy nie byłoby słuszne i zasadne, żeby gmina Łuków, na terenie której te linie by funkcjonowały i obsługiwałyby mieszkańców gminy, tak? Czy gmina Łuków nie mogłaby również wesprzeć tego projektu? Taka nasuwa mi się wątpliwość, chyba logiczna, bo do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, tak? Obsługiwaliśmy tylko mieszkańców naszego miasta. Natomiast, tak jak tutaj jest na wstępie uzasadnienia, że związki międzygminne i tak dalej, myślę, że zasadnym byłoby wystąpienie, to już pozostawiam w gestii naszym władzom, żeby no przynajmniej podjęły taką próbę. Z tego, co mi wiadomo, dzisiaj w gminie Łuków jest również, są obrady sesji, na której jednym z punktów jest podniesienie podatków lokalnych. Także no, myślę, że mogłoby to jakoś mieć związek, jeżeli uda się radnym przeforsować podniesienie podatków lokalnych, no to byłyby pieniądze na sfinansowanie. Nawet myślę, że no nie wiem, no 200 tysięcy, 300, tak? 150 byłoby jakimś tutaj wkładem, który by po prostu skompensował to, o czym przed chwilą powiedziałem. Dziękuję. Abyśmy dobrze się zrozumieli, kwota naszej dotacji dla powiatu łukowskiego obejmuje tylko przebieg linii, tylko odcinek miejski w granicach administracyjnych miasta. My do odcinków na terenie gminy Łuków nie dopłacamy, ale oczywiście, mając na uwadze dobro mieszkańców gminy Łuków, będziemy rozmawiać z wójtem gminy, ponieważ mieszkańcy również miejscowości ościennych, tak zwanych sypialni podłukowskich, zwracają się do nas bezpośrednio, nie do wójta, o to, aby jednak komunikacja miejska zagościła na przykład w miejscowości Łazy. Dlatego też porozmawiamy z wójtem, czy na przyszły rok mógłby znaleźć środki na to, aby również ta linia komunikacji miejskiej została rozszerzona o tereny gminy Łuków. Panie burmistrzu, wszystko jest w porządku, tylko że z uzasadnienia nie wynika to, co pan przed chwilą powiedział, tak? I tu jest mój kolejny apel, żeby w tych uzasadnieniach... Wynika? A jak wynika, to przepraszam. Rozumiem, że pan burmistrz Mateusz Popławski nie chce zabierać głosu. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Skwarek, proszę bardzo. Panie burmistrzu, to ja mam jeszcze pytanie. Po zmianie rozkładu jazdy, czy zwiększy się kwota dofinansowania i od kiedy może ta zmiana obowiązywać? Panie przewodniczący, szanowni państwo, z informacji, które otrzymaliśmy od powiatu łukowskiego i od PKS-u, kwota za kurs zostanie na tej linii niezmieniona, utrzymana według tej propozycji na przyszły rok. I taka zmiana, myślę, że od 1 stycznia jest realna. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łukowskiemu w formie dotacji celowej na wykonywanie przez powiat łukowski zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni państwo, zamykam głosowanie, stwierdzając, że w głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 15 radnych było za. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła przedmiotową uchwałę. Szanowni państwo, przechodzimy do realizacji punktu 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 listopada 2023 roku grupy mieszkańców miasta Łuków dotyczącej wpisania inwestycji do uchwały budżetowej miasta Łuków na rok 2024. Szanowni państwo, petycja wpłynęła do urzędu w dniu 13 listopada 2023 roku. Jako przewodniczący Rady, zgodnie z procedurą określoną w statucie miasta, petycję przekazałem do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków
i petycji. Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy, która ma na celu wyrażenia pewnych żądań lub apelu. Zgodnie z artykułem 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycję. W dniu 13 listopada 2023 roku do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła petycja od grupy mieszkańców Miasta Łuków z wnioskiem o wpisanie inwestycji do planu budżetowego Miasta Łuków na rok 2024. Sprawa dotyczy wykupu przez miasto działek o numerze 7003/4 i 7001/4, a następnie na tych terenach wybudowanie nowych miejsc parkingowych na terenie osiedla bloków wielorodzinnych, przy ulicy Wileńskiej. Powyższa petycja została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Podczas posiedzenia w dniu 23 listopada 2023 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy petycji oraz badała możliwość i zasadność spełnienia żądań objętych petycją. Komisja zapoznała się z pisemnym wnioskiem, stanowiskiem burmistrza miasta z dnia 23 listopada 2023 roku, z którego wynika, iż w ocenie burmistrza miasta zasadne jest zrealizowanie petycji mieszkańców, a także wysłuchała przedstawiciela wnioskodawców. W wyniku podjętych czynności członkowie komisji stwierdzili, że sprawa dotyczy bardzo ważnego dla lokalnej społeczności tematu, jakim jest budowa nowych miejsc parkingowych przy ulicy Wileńskiej. Zauważyć należy, iż wraz z dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców osiedla rośnie również liczba pojazdów. W związku z tym występuje deficyt miejsc parkingowych, co przyczynia się do zatłoczenia ulicy i utrudnia codzienne życie mieszkańców. Brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych sprzyja konfliktom między mieszkańcami, co może prowadzić do napięć społecznych. Budowa dodatkowego parkingu mogłaby zminimalizować ten problem. Dodatkowe miejsca parkingowe są kluczowe dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych, które często borykają się z trudnościami w przenoszeniu zakupów czy dotarcia do mieszkań. Trzeba zaznaczyć, że w tym temacie były prowadzone konsultacje mieszkańców, które potwierdzają potrzebę dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Wileńskiej. Komisja po przeprowadzeniu głosowania uznała, że petycja została uwzględniona. Swoją opinię komisja wyraziła stosunkiem głosów 4 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się. W związku z powyższym petycję należy uznać za zasadną. Dziękuję. Problem, który występuje w tej części miasta przez nas został zdefiniowany już jakiś czas temu, dawno temu, tak można by powiedzieć. Na pewno na początku tej kadencji ten problem został zdefiniowany. Problem braku miejsc parkingowych jest to pokłosie pewnych złych zmian, tak? Nie boję się użyć tego słowa, złych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w poprzedniej kadencji Rady Miasta. Ale tak jak powiedziałem, ten problem został zauważony, zdefiniowany już dawno, dawno temu. I w związku z tym miasto podjęło już jakiś czas temu działania, które mają na celu rozwiązanie problemu mieszkańców tej części, ale i wszystkich, bo mówimy o miejscach parkingowych ogólnie dostępnych. I tak, szanowni państwo, ten temat był już również przedmiotem rozmów z mieszkańcami tej części miasta na wiosnę, kiedy się spotkałem z mieszkańcami ulicy Wileńskiej na otwartym spotkaniu w związku z planowaną inwestycją przy ulicy Wileńskiej. Wówczas również już o tych działaniach, już nie tylko planach, ale również działaniach miasta poinformowałem mieszkańców obecnych na tym spotkaniu. Te działania, które zostały już zrealizowane, które zostały przeze mnie podjęte, miały charakter wielotorowy, bo z jednej strony mówimy tutaj o terenie, na którym miasto nie ma jeszcze pełnej własności, a druga sprawa to są kwestie planistyczne. To są kwestie planistyczne i odpowiednie zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Czyli po kolei. Pierwsza sprawa to kwestie własnościowe. Nie jesteśmy jeszcze właścicielami wszystkich nieruchomości, ale już dzisiaj w tym momencie mogę powiedzieć, że w stosunku do tego wniosku, tej petycji, to ona w zasadzie już, jeśli chodzi o zakup, została w połowie zrealizowana, bo już jesteśmy dzisiaj właścicielami, części tych nieruchomości, a powiem więcej, większej ilości, aniżeli wynika to z tego wniosku, aniżeli wynika to z tej petycji.
Czyli udało się kupić więcej, aniżeli by wynikało z tego wniosku mieszkańców. Jeszcze to nie wszystko, natomiast pracuję cały czas nad tym i to już jest ponad rok. Natomiast, szanowni państwo, żebyśmy mogli siebie jako miasto nazwać kupującym, to po drugiej stronie musi być sprzedający, czyli musi być wola. I to czasem jest najtrudniejsze, żeby osiągnąć to porozumienie. Tak jak powiedziałem, część działek została już dzisiaj zakupiona. Połowa tego, co jest nam potencjalnie potrzebne do wybudowania tych miejsc parkingowych. To jest jedno działanie, czyli działanie zmierzające do zakupu i ono w połowie już zostało zrealizowane. Druga sprawa, czyli ta dwutorowość tego działania w związku ze zdefiniowaniem problemu, jaki tam w tej części miasta występuje, to kwestie planistyczne. I tak, szanowni państwo, w listopadzie 2022 roku z mojej inicjatywy Rada Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta. Główny powód przystąpienia do tej zmiany to wówczas było dostosowanie planu zagospodarowania do potrzeb związanych z budową budynku sądu na tym terenie. Pamiętacie państwo, prawda, tą sytuację. Ale w związku z tym, że ta zmiana planu, co zawsze uważałem, nie była ograniczona tylko i wyłącznie do jednej działki, tej działki, która byłaby przeznaczona i dedykowana i zresztą już decyzją również Rady została przekazana. W związku z tym, że to opracowanie było jeszcze odrobinę szersze aniżeli tylko ta działka, ja również zaproponowałem, żeby część działek w tej zmienianej części planu została przeznaczona pod ogólnodostępne parkingi. Tutaj mam załącznik graficzny do tej części i te wskazywane działki pod parkingi zostało uwzględnione. I można powiedzieć, że w tym roku, w sierpniu 2023 roku został ten plan zatwierdzony, przyjęty. Dzisiaj jest to już akt prawa miejscowego obowiązujący i to pozwala wybudowanie ogólnodostępnych parkingów. Gdyby nie te wszystkie działania do tej pory, czyli rozmowy z właścicielami tych gruntów, gdyby nie te działania planistyczne, to tak naprawdę można by powiedzieć, że trudno byłoby dzisiaj taką uchwałę podjąć o zasadności, gdyby stała w sprzeczności z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki naszej aktywności, mojej, mojego zastępcy, tak nie jest. Natomiast, szanowni państwo, na pytanie, czy ta uchwała jest zasadna, tak oczywiście i my to już wiemy od bardzo dawna, że to trzeba po prostu zrobić i to zrobimy. Natomiast powiem tak, no poniekąd ta petycja już jest trochę bezprzedmiotowa, bo to się w zasadzie już dzisiaj dzieje, bo już jesteśmy właścicielami części tych działek, bo został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego, bo w budżecie miasta na przyszły rok, a w zasadzie w zakresie rzeczowym Zarządu Dróg Miejskich, to zadanie już zostało, wprawdzie to jest dzisiaj jeszcze cały czas projekt budżetu, jest projektem budżetu, tak, jeszcze nie jest obowiązującym dokumentem, ale to już zostało uwzględnione. Także powiem tak, to jest jakaś formalność i niech ta formalność się dzisiaj stanie, natomiast chcę podkreślić i skierować te słowa szczególnie do mieszkańców. My jako włodarze tego miasta, ale również Rada, dostrzegamy te problemy i te działania podejmujemy znacznie, znacznie wcześniej. Czasem to trwa, bo procedury planistyczne czy kwestie związane z zakupem nieruchomości czasem trwają, bo zakup nieruchomości wymaga cierpliwości, wymaga ciszy i myślę, że dobrze, że to się wszystko, większość z tych spraw już się wydarzyła i idziemy w tym kierunku, żeby te miejsca parkingowe tam powstały i chcę zaznaczyć więcej, aniżeli tego oczekują mieszkańcy w tej petycji, która jest dzisiaj przedmiotem dyskusji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. O głos prosił pan radny Robert Dołęga. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo. Panie burmistrzu, wspomniał pan w swojej wypowiedzi, że zakupił pan więcej niż z tej petycji wynika działek. W tej petycji mamy wymienione z numeru dwie działki. Mam pytanie pierwsze, jakie to są jeszcze działki, które pan jeszcze jakby dokupi, czyli miasto dokupiło, żeby ten parking docelowo w tym miejscu powstał? To jest jedno moje pytanie, a drugie, czy planuje pan wprowadzić albo zainicjować taki pomysł, aby ulica
Wileńska czy Kresów Wschodnich, czyli te główne ulice, które się znajdują na tak zwanej części Nowego Łukowa, były ulicami jednokierunkowymi. Dziękuję. Ta petycja dotyczy zakupu dwóch działek, a ja dzisiaj mogę powiedzieć, że zakupiłem trzy i chciałbym, żeby w niedługim czasie do zasobu miasta weszły jeszcze trzy działki, czyli w sumie razem sześć, i one wtedy dadzą taką możliwość takiego logicznego wykorzystania na potrzeby miejsc parkingowych. Natomiast co do kwestii parkowania na ulicy, to taka możliwość jest oczywiście cały czas w grze, natomiast proponuję, żebyśmy zakończyli tą inwestycję, czyli żebyśmy tą inwestycję zakończyli, to znaczy żebyśmy zaczęli korzystać z tych ulic i wówczas sprawa będzie otwarta. Rzeczywiście można wprowadzić takie rozwiązanie, czyli wprowadzić ruch jednokierunkowy na tych ulicach, których szerokość jest 6 metrów, szerokość jezdni jest 6 metrów i po jednej ze stron zlokalizować miejsca parkingowe. To nie jest jakieś rozwiązanie ani kontrowersyjne, ani nowatorskie, bo tego typu rozwiązania mamy w wielu miejscach w naszym mieście, nawet w centrum naszego miasta są takie odcinki, które są jednokierunkowymi i dzięki temu udało się stworzyć miejsca parkingowe, chociażby ulica Kanałowa, ale i inne ulice w centrum miasta właśnie w taki sposób tam została rozstrzygnięta sprawa organizacji ruchu. Także ten temat też jest do dalszej dyskusji, natomiast proponuję na razie, żebyśmy jednak zakończyli te inwestycje w tej formule i w takiej formie organizacji ruchu, jak to zostało zaplanowane w dokumentacji, jak zostało również zgłoszone do dofinansowania, a potem jak to wszystko ruszy, to zobaczymy, ale już w tym momencie również myślę, że te miejsca parkingowe, te dodatkowe miejsca parkingowe w obrębie tych działek, które już zakupiliśmy, które już mamy i jeszcze, a my mamy zamiar jeszcze kupić, będziemy te miejsca budować i tak jak powiedziałem, w zakresie rzeczowym Zarządu Dróg Miejskich takie zadanie jest już na przyszły rok wpisane. Panie burmistrzu, jakby pan mógł dokładnie powiedzieć, mamy już w tej chwili dwie działki, tak jak powiedział pan, zakupione, trzy. To jest odcinek od obwodnicy równolegle do ulicy Wileńskiej i tam no, tej ulicy jeszcze, która nie ma nazwy, do Bereszczakówny. Zostały zakupione trzy działki od Alei Ryszarda Kaczorowskiego do ulicy Zagrodowej i równolegle do tych działek jeszcze trzy należałoby wejść we własność, żeby mieć pełną własność i móc to zrealizować. Działki do zasobu miasta można nabywać na różne sposoby. Ja mam takie uprawnienie, żeby kupić, jeśli mam oczywiście odpowiednie środki w budżecie. Na ostatniej sesji Rady Miasta państwo radni zdecydowaliście o zwiększeniu i te pieniądze ja już wydałem, tak mogę powiedzieć, czyli dokonałem tego zakupu. Natomiast dzisiaj do Biura Rady złożyłem również projekt uchwały dotyczący zamiany, bo czasem jest tak, że właściciel jako jedyną opcję zbycia działki swojej wskazuje możliwość zamiany, wymiany za jakiś grunt, więc mogę państwu powiedzieć, że projekt takiej uchwały, ale to już musi się dokonać to na podstawie uchwały i decyzji Wysokiej Rady i myślę, że państwo się zgodzicie, w tym projekcie uchwały jest wskazane co za co, czyli te trzy na co innego konkretnego, ale tu chcę również jakby uspokoić, od razu zaznaczyć, będę to na pewno robił na kolejnej sesji, na tej sesji budżetowej. Tu już jest sytuacja tego rodzaju, że przed dokonaniem, przejściem własności na miasto czy na tą drugą osobę fizyczną, wszystko jest najpierw przedmiotem wyceny rzeczoznawcy, czyli rzeczoznawca wycenia i oczywiście daje do podstawy stwierdzenia, czy wartość tych nieruchomości jest taka sama i nikt nikomu nic nie jest dłużny, czy jednak jest jakaś różnica w wartości nieruchomości i ktoś komuś będzie musiał dopłacić pieniądze. Tu są jeszcze kwestie VAT-u, ale akurat my jako samorząd w przypadku takiej wymiany nie będziemy odprowadzać takiego podatku. No można by zagłosować i przejść do porządku dziennego, ale jest jeszcze jedno ale. Proszę państwa, działania burmistrzów, chwała im za to, to jest gaszenie pożaru. Robią, powiedzmy sobie szczerze, postawieni pod ścianą, pod presją takiej czy innej grupy mieszkańców. Dlaczego tak się dzieje? Otóż proszę państwa,
tak zaprojektowano, tak zbudowano pewien kompleks bloków mieszkaniowych. Przecież to nie jest tajemnica, to nie jest sztuka przewidzieć, obliczyć, ile na danej powierzchni będzie mieszkań, ilu będzie mieszkańców, i zapewne to deweloper doskonale wiedział i zrobił to. Natomiast chciałoby się powiedzieć, widziały gały, co brały. Proszę Państwa, mieszkańcy Łukowa, egzekwujcie od deweloperów fakt posiadania miejsca parkingowego. To przecież Państwo za to płacicie. Można by powiedzieć, dlaczego to miasto, dlaczego to mieszkańcy Łukowa mają się składać na luksus, którym są miejsca parkingowe dla pewnej grupy mieszkańców. Dlaczego? To deweloper wziął pieniążki za działki, wziął pieniążki za wybudowanie mieszkań, a teraz jest płacz i burmistrzu ratuj. To nie tak powinno wyglądać. To w kompleksie tych bloków powinno być zabezpieczone miejsce, czy w postaci jednopoziomowych parkingów, czy w postaci wybudowanego wielopoziomowego parkingu. I to Państwo, nabywcy mieszkań, powinniście egzekwować i patrzeć, za co płacicie. To ja jako mieszkaniec z posesji domu jednorodzinnego powiem: burmistrzu, nie mieszczą mi się samochody, proszę mi wybudować parking. Proszę kupić działkę pod parking dla moich samochodów. No coś tu jest nie tak, proszę Państwa. To nie tak powinno wyglądać. I teraz pomyślcie, gdyby nie było lokalnych standardów urbanistycznych, które przegłosowaliśmy ileś lat temu, podobne inwestycje miałyby miejsce na pewno na ulicy Brzuski, na pewno na ulicy Browarnej. I teraz powiedzcie Państwo, gdzie na ulicy Browarnej kupilibyśmy działki pod parkingi dla mieszkańców nowo wybudowanego bloku? Czy na ulicy Brzuski? Tam już się robi podobny kocioł jak na Nowym Łukowie. Na Nowym Łukowie jeszcze było co kupić, ale teraz z drugiej strony kupujemy działki na wolnym rynku za ciężkie pieniądze. Czyli tu jesteśmy dobrymi wujkami, kupujemy działki, a za śmieci bierzemy kredyt, żeby zapłacić za śmieci. Proszę Państwa, weźcie wagę tych zagadnień. Co jest istotniejsze dla mieszkańców miasta? I z takimi sytuacjami mamy wielokrotnie miejsce i do czynienia. To daje takie, to jest efekt krótkowzrocznego planowania pewnych rzeczy. To my między innymi ustalaliśmy parametry przy miejscowym planie. I warto się wtedy zastanowić, czy jest przy danych parametrach, czy to jest dobrze, czy źle. A z drugiej strony no, mieszkańcy Łukowa niech też zastanowią się właśnie, co jest ważne. I czy komfort podjeżdżania pod niemalże mieszkanie. No ja jak widzę na Brzuski parkingi, gdzie ludzie parkują pod balkonami, to współczuję im tego mieszkania za tak ciężkie pieniądze. Także widzicie Państwo, powtórzę się, projektowanie na dziś jest projektowaniem na wczoraj albo na przedwczoraj. I efekty tego mamy dzisiaj w mieście. I będzie tego więcej, a byłoby dużo, dużo więcej, gdyby nie wywalczone lokalne standardy urbanistyczne. Wiedzmy o tym. Dziękuję. Dziękuję za ten głos pana radnego Jarosława Oklińskiego, bo dobrze, że ten temat został wywołany, że my tutaj gasimy pożar i w sumie staramy i robimy się, co tylko możemy. Staramy się go ugasić, ale miejmy świadomość i też potencjalni kupujący, potencjalni mieszkańcy, którzy będą chcieli kupować mieszkania na dzielnicy przy naszej obwodnicy, że takie sytuacje będą miały dalsze konsekwencje, ponieważ tych miejsc parkingowych nadal będzie brakowało. W sumie na tych dwóch parkingach, o których pan burmistrz mówił, będzie około 100 miejsc parkingowych. Więc jeden kwartał będzie już zaspokojony w miejsca parkingowe, ale kolejne niestety nie.
Działek dodatkowych na parkingi już na tamtym terenie zwyczajnie nie ma, więc już jakieś kupowanie kolejnych nieruchomości jest zwyczajnie niemożliwe. Wysoka Rada tylko i wyłącznie naprawiła swój błąd przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, o którym pan burmistrz mówił, ponieważ tam już zgodnie z lokalnymi standardami urbanistycznymi zostały zwiększony ten współczynnik miejsc parkingowych, więc w tym ostatnim kwartale obok ulicy Zagrodowej tam już będzie 1,5 miejsca parkingowego na lokal plus 0,3 dla gości. Tutaj się zgadzam, tylko z tego co wiem, tam jest planowany kompleks żłobkowo-przedszkolny. Też na pewno te miejsca parkingowe się przydadzą, plus sąd. Także no, każde miejsce parkingowe będzie wykorzystywane, nie wiem, tam od pewnie 7 dni w tygodniu, ponieważ przy parkingu kościelnym też brakuje miejsc, a to będzie blisko kościoła. Wsłuchując się w słowa kolegi radnego Jarosława Oklińskiego, zacząłem ważyć. I chcę tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, panie radny, że w tamtym obszarze zamieszkują również ludzie, którzy wynajmują mieszkania, którzy nie mieli wpływu na dokonywanie zakupów, bo po prostu no, może ich nie było stać na to, tak? I teraz również w tym musimy zrozumieć taką sytuację, że jest niejako zmuszony wynająć mieszkanie, bierze pod uwagę, że to jest no, fajna lokalizacja, centrum handlowe i tak dalej, i tak dalej. Podpisuje umowę z właścicielem i nagle się okazuje, że jak przyjedzie do niego kuzyn, to nie ma gdzie zaparkować, tak? Bo on ma, ewentualnie on ma, bo deweloper zapewnił pewną liczbę parkingów. Także ja bym tutaj tak, ważąc te za i przeciw, nie był tak jednoznacznie tutaj, prawda, w ten sposób nie podchodziłbym. Jestem oczywiście za zbudowaniem tych parkingów. Uważam, że sprawa jest dość istotna i zasadna. Niemniej jednak chciałem tylko zwrócić taki kamyczek, albo nie kamyczek, tylko łyżkę trochę dziegciu do tej beczki miodu. Otóż czy tutaj mieliśmy do czynienia z petycją? To pozostawiam ocenie przewodniczącemu komisji, gdyż jeżeli sięgniemy do ustawy o petycjach, zresztą słusznej ustawy, przeczytamy, co to jest petycja. Więc przedmiotem petycji może być żądanie. Żądanie. I tutaj nas ustawa tak nasuwa w szczególności. Zmiany przepisów prawa, no tutaj nie mieliśmy do czynienia. Podjęcia rozstrzygnięcia też nie mieliśmy do czynienia. I tutaj wchodzimy podjęcia innego działania. I jeżeli burmistrz odpowiada komisji, że podjął już te działania, tak, to powinna być odpowiedź do podmiotu, który wniósł petycję, którą nazwał petycją, że te działania zostały już podjęte i po prostu jest po herbacie, nie ma sprawy, bo dalej nie treść decyduje, znaczy przepraszam, nie nazwa decyduje, czy to jest petycja, tylko treść. I jeżeli tutaj mieliśmy do czynienia z taką właśnie sytuacją, słuszna inicjatywa, bardzo słuszna, popieram w całej rozciągłości, tylko taki mam tutaj, prawda, pewną wątpliwość na przyszłość, czy w takiej sytuacji nie powinno się po prostu odpowiedzieć podmiotowi, że zostały wszczęte takie i takie działania, przecież burmistrz odpowiedział, tak? I to tylko tyle. Dziękuję. Pytam, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 listopada 2023 roku grupy mieszkańców miasta Łuków dotyczącej wpisania inwestycji do uchwały budżetowej miasta Łuków na rok 2024. Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. 14 radnych było za. Jeden radny wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciw. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 listopada 2023 roku grupy mieszkańców miasta Łuków dotyczącej wpisania inwestycji do uchwały budżetowej miasta Łuków na rok 2024. Szanowni państwo, przechodzimy do realizacji punktu 28 porządku sesji. Wolne wnioski i informacje. Dwie sprawy. Jedna, w zasadzie obie informacje dla państwa radnych.
Pamiętacie Państwo, przed wakacjami na ostatniej sesji w sposób radykalny wypowiedziałem się i poprosiłem dyrekcję Zarządu Dróg Powiatowych o wyczyszczenie kanałów odwadniających wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, przynajmniej na odcinku od ronda z ulicą Parkową do skrzyżowania z ulicą Stodolną tudzież Ławecką. Co prawda dyrektor Szczygieł w niewybrednych słowach wypowiedział się po tej sesji w stosunku do mnie, zajmij się drogami miejskimi, niepowiatowymi, no ale to taka chwila słabości. Natomiast pod koniec sierpnia udałem się do wyżej wymienionej instytucji zapytać, jak sprawa się ma. Jeszcze nie było to zrobione, natomiast obiecano mi, że zrobią to w jak najbliższym czasie. I faktycznie we wrześniu odbyło się czyszczenie kanałów odwadniających i proszę Państwa, okazało się, że jeden z kanałów był w 100% zaślepiony mułem, drugi kanał w 50%. Myślę, że dyrektor Schodolski to potwierdzi. I ja, jak to przy ulicy Stodolnej, nie zdawało mi się, panie dyrektorze, nie zdawało mi się, że tak jest. Zostało to oczyszczone. Przy okazji okazało się, że w jednym z kanałów jest przewiert zawierający kabel energetyczny, ale to już niech tam robią ci, do których to należy. I proszę Państwa, można spodziewać się, bo od tego czasu nie było bardzo intensywnych opadów, że sprawa zalewania, to był jeden z czynników zalewania ulicy Stodolnej, mam nadzieję, że się albo zmniejszy, albo zlikwiduje. No, trzeba było tylu lat czekać, żeby zrobić coś, co powinno być zrobione. Podejrzewam, że te kanały, to znaczy nie jest to moja opinia, były po prostu nieczyszczone w ogóle przez tyle lat, jak powstała obwodnica. To jest jedna informacja. Druga informacja jest taka, że też dotyczy ulicy akurat Stodolnej. Byłem w prokuraturze, zapytałem się, kiedy sprawa zostanie zakończona. Dostałem informację, do końca roku sprawa zostanie zakończona. Chodzi o nieprawidłowości przy budowie, przy modernizacji, w zasadzie przy naprawie ulicy Stodolnej. Chodzi o te zapadliska powstające ciągle i powstające nadal. Tyle informacji. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no ja muszę się odnieść do wypowiedzi pana Jarka Uklińskiego, ponieważ byłem, może nie każdego dnia, ale na pewno kilka dni przy czyszczeniu tych studzienek i całej kanalizacji tej deszczowej. I stuprocentowe zanieczyszczenie to jest kłamstwem i chciałbym, żeby pan to odwołał, ewentualnie to potwierdził, ponieważ przed tym, jak wszedł PUIK z czyszczeniem, odkrywaliśmy po kolei studzienkę. Żadna ze studzienek nie była tak zanieczyszczona, żeby nie przepływała czy blokowała wodę. No, został odnaleziony wtedy przewód, który jest, ktoś się wiercił w rurę i jest, to już mamy plan go usunąć. Było trochę korzeni drzew. Tak jak mówię, żadna studzienka nie była zanieczyszczona w ten sposób, żeby woda nie przepływała. Także panie radny, nie można takich oszczerb rzucać, jeżeli się przy tym nie było i nie ma potwierdzenia. Dziękuję. Faktem jest, że mnie przy tym nie było. Natomiast opieram się na opinii. Nie wiem, czy to było monitorowane, czy jest zapis tego. No chyba nie w tym rzecz, żeby się tutaj przerzucać, czy to było 90 czy 50%. I usłyszałem od prezesa, a prezes od pracowników, którzy to robili, taką opinię, więc no możemy to zweryfikować. Natomiast ja studzienki osobiście oglądałem i trudno mi uwierzyć, żeby kanał, który jest 1,5 metra poniżej poziomu studzienki, nie był zatkany, skoro studzienka na głębokości 30 centymetrów od powierzchni jezdni jest zasypana piaskiem. Także tutaj chyba cudów nie ma, fizyki się nie da oszukać. To tak na marginesie. Natomiast liczą się skutki. Od czasu, kiedy została udrożniona kanalizacja, nie była zalana ulica Stodolna i oby tak zostało. A jeżeli pan uważa, że to było 80%, to niech tak zostało.
Kanalizacja powinna być czyszczona raz w roku i powinna być w 100% sprawna. To jedna sprawa, a druga sprawa, żeby Państwu, nie wiem, potwierdzić, uświadomić nas, że jednak warto czasami rozmawiać. Dostałem SMS-a od anonimowego mieszkańca miasta. Brawo, Panie Jarku, brawo. Dokładnie to samo pomyślałem o parkingach i nie tylko ja. Szok. Także proszę Państwa, zastanawiajmy się, jak wydajemy publiczne pieniądze, na co i do kogo kierujemy te środki. Dziękuję. No jest akurat prezes na sali i to ja chciałbym, żeby potwierdził to stuprocentowe zanieczyszczenie. Ja nie kwestionuję, że należy to czyścić no częściej. No. Nie wiem, kiedy to było robione, ale na pewno w 100% nie były zanieczyszczone. Znaczy, ja tu przyznam, że to, czy to było 100%, pewnie nie. Nie wypowiem się na temat studzienek, bo tutaj jest, znaczy, przepraszam, ale spór jest w tej chwili o pietruszkę, bo to jest dyskusja o tym, czy studzienka była zapełniona do końca, czy studzienka była zanieczyszczona do końca wysokości kanału, czy nie, bo ja tak zrozumiałem tą dyskusję. Jeżeli chodzi o kanał, to rzeczywiście, ale to zgodnie z tym, co przekazywaliśmy, też nasi pracownicy przekazali Zarządowi Dróg Powiatowych, pojawiły się tam przerosty i to jest największy problem, przerost kanału betonowego. Też zaproponowaliśmy takie rozwiązania, które u nas były stosowane. Wiem, że to nie jest proste, wiem, że to nie jest tanie, natomiast ja bym bardziej spojrzał na całe to przedsięwzięcie jako świetny przykład współpracy i takiego pójścia w dobrym kierunku, gdzie rzeczywiście spółki miejskie z Zarządem Dróg Powiatowych, spółka miejska na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych wykonała pracę, która miejmy nadzieję, że w czerwcu przyniesie efekty, aczkolwiek no, też zgłaszaliśmy pewne niebezpieczeństwa, które mogą w przyszłości nastąpić. Dziękuję bardzo. Tak mnie zastanawia, gdzie pan ranny Jarosław Okliński na 30 centymetrach widział piasek w studzience. To jest co innego studzienka kanalizacyjna, rewizyjna. Ja myślę, że pan tam nie zaglądał. Pan zaglądał w kratkę ściekową. I to faktycznie tak wygląda, że kratka ściekowa, ona ma tylko zebrać wodę i odprowadza ją do studzienki. I tutaj, tak jak pan spojrzał, może na 30 centymetrach być dno tej kratki. Ona odprowadza do studzienki ściekowej. Te studzienki były tutaj czyszczone w ramach tego całego zadania, które tutaj Zarząd Dróg Powiatowych zlecił właśnie PUIK-owi po to, żeby to było wykonane dobrze i żeby tu już nikt na tej sali nie miał wątpliwości, że tam jest coś nie tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Okliński. Panie dyrektorze, bardzo. Nie wiem, czy pan uważa, że z laikiem pan rozmawia. Ja wiem, jak jest zbudowana studzienka kanalizacyjna odbierająca wody opadowe w drodze, która jest przykryta kratką żeliwną. Jest studzienka, powiedzmy, metrowa i odprowadzenie wody na pewnej odległości po to, żeby umożliwić zbieranie mułu z dna tejże studzienki. Ale jeżeli jest ona zasypana powyżej poziomu rury, która odprowadza wodę, no to chyba pan nie powie, że ta studzienka jest drożna. I o to mi chodziło. A ja sprawdzałem, chodziłem po kratkach odprowadzających wodę i widziałem, że są zasypane do wysokości powyżej rury odprowadzającej. Więc proszę mi nie mówić, że wtedy studzienka funkcjonuje normalnie. Dziękuję. A ja się z tym nie zgodzę, bo byłem przy otwieraniu, przy zdejmowaniu kratek, które jeszcze były zalane asfaltem, panie radny. I takiej sytuacji nie było. Po raz ostatni powiadam, fizyki się nie da oszukać. To dlaczego było tak źle, skoro było tak dobrze? Czyli jeżeli studzienki funkcjonowały, to dlaczego woda nie była odprowadzana? Wszystko na ten temat, dziękuję. No ale teraz to już jest naprawdę nieprawdziwa informacja. Gdyby tak było, jak pan podaje, to cała obwodnica stałaby w wodzie, bo te studzienki nie odprowadzałyby wody. Ja tu bym się odwołał do jednak wiedzy z fizyki. Jak pan doskonale wie, ulica Stodolna jest znacznie niżej położona niż każdy odcinek, każdy fragment obwodnicy od ulicy Parkowej do Ławeckiej. I właśnie opady, woda opadowa płynąca, a nie zbierana z ulicy Wojska Polskiego spływała w ulicę Stodolną, która jest niżej położona i powodowała zalanie tej ulicy. Chyba tutaj prawo Archimedesa jest proste i proszę się douczyć w takim układzie. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. Muszę przyznać, że posuwamy się za daleko w pewnych określeniach. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, szanowni państwo, pierwsze to podziękowania. Chciałem podziękować panom dyrektorom ZGL-u i ZDM-u za uprzątnięcie, oczyszczenie, poszerzenie rowów melioracyjnych, właśnie rowów odwadniających wzdłuż ulicy Prusa przy działkach na Niedźwiadku i wzdłuż działek na Niedźwiadku od strony ulicy, od strony Targowicy. Panowie dyrektorzy, dziękuję serdecznie w imieniu działkowców. I druga sprawa. Szanowni państwo, dwa tygodnie temu, 16 listopada, odbyła się w roku prezentacja albumu, bo to nie jest książka do czytania, to jest album. Autorstwa dwóch mieszkańców Łukowa, pana Jerzego Majki i pana Waldemara Mularczyka. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ spotykam się z taką informacją od mieszkańców, którzy pytają się, gdzie taką książkę można zakupić. Mało tego, współautor, pan Jerzy Majek, spotkał mnie i pytał się do mnie, panie radny, gdzie można taką książkę kupić. Jego ludzie pytają o taką publikację. Ja rozumiem, że ta publikacja nie jest na sprzedaż na razie jeszcze. Otrzymają tę publikację łukowskie biblioteki, otrzyma Biblioteka Łupacińskich w Lublinie, Narodowa w Warszawie, ale pytanie, no mieszkańcy Łukowa też chcieliby ją mieć. Mało tego, tutaj radni są też zainteresowani, żeby taką książkę, taką publikację można mieć. Jest to publikacja pod tytułem W 365 zdjęć w Łukowie. No, czterech radnych, jacy tam byli, na pewno tę publikację otrzymali. Dlatego, panie burmistrzu, mam gorąco prośbę w imieniu tych, którzy pytają o tę książkę. Czy jest szansa, żeby wznowić wydawnictwo, jak to się fachowo nazywa, druk tej publikacji, żeby no, większość mieszkańców mogła kupić, czy to załóżmy w Łoku, czy w innym jakimś miejscu, żeby ta książka była dostępna dla wszystkich tych, którzy chcą poznać Łuków sprzed 10 lat i porównać sobie, jak to jest obecnie. Dziękuję bardzo. Co tu powiedzieć? No myślę, że warto. A nawet trzeba. A chcę powiedzieć, że to wydawnictwo nie powstałoby, gdyby nie artykuł 19a i dofinansowanie od miasta. I okazuje się, że mieszkańcy, jak zobaczyli to dzieło na prezentacji, to oczekują, żeby mogli mieć to u siebie w domu i wcale nie oczekują, że za darmo, z chęcią zapłacą. Na ten temat rozmawiałem z dyrektorem Skwarkiem. No, mamy znaleźć formułę, jak to zrobić, żeby to było możliwe i żeby to było do kupienia właśnie w Łukowskim Ośrodku Kultury, tak jak zresztą w tej kadencji udało się spowodować, że w Łukowskim Ośrodku Kultury można nabyć nasze łukowskie gadżety, czyli chociażby kubek z herbem naszego miasta, naszego herbowego miśka. Także myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku i mam nadzieję, że dyrektor Grzegorz Skwarek podejmie się tego zadania. Dla zachowania równowagi złożę dwa wnioski. Pierwszy wniosek przyziemny. Otóż składam taki wniosek odnośnie wybudowania chodnika na ulicy Cegielnianej pomiędzy ulicami Zagrodową a ulicą Świderską. Do niedawna stał na tej działce, która wprost graniczyła z ulicą, jakaś była nieruchomość, która w tej chwili zniknęła. I powiem wcześniej, ludzie tamtędy chodzili ulicą, żeby dojść do dwóch sklepów na ulicy Świderskiej, nie tylko sklepów, no po prostu do ulicy Świderskiej, należało zejść na schodnika na ulicę, bo tam po prostu nie było chodnika. I to jest taki mój wniosek, żeby władze, nie wiem, kupiły kawałek tej działki, po prostu żeby tam był chodnik, bo jest na to miejsce. Zwracali się o to do mnie mieszkańcy. To jest mój pierwszy wniosek. Natomiast drugi wniosek tyczy statutu. I powiem w ten sposób. Ostatnio wnioskowałem o załatwienie pewnej sprawy polegającej na tym, że w przypadku równej liczby głosów, gdy komisja by tak zdecydowała, to mieliśmy sytuację patową,
zaproponowałem pewne rozwiązanie i wtedy pan mecenas powiedział w ten sposób, zaopiniował ten mój wniosek w ten sposób, że wniosek opiniuje negatywnie, natomiast całą sprawę opiniuje negatywnie, natomiast wniosek uznaje za zasadny. Jednocześnie wniosek ten wprowadzałby wiele pewnych zmian, komplikacji. I ja, proszę Państwa, sobie zadałem trudu, usiadłem nad tym, kosztowało mnie to parę wieczorów, parę wyroków musiałem przeczytać Naczelnego Sądu Administracyjnego. I oto chciałbym przedstawić swoje rozwiązanie, które myślę, że tym razem pan mecenas zaopiniuje pozytywnie. Zanim przejdę do dalszej części mojej wypowiedzi, chciałbym tutaj zacytować na wstępie paragraf 50 ustęp 1. Paragraf 50 ustęp 1 mówi: w przypadku uznania Rady Miasta za organ właściwy do rozpatrzenia skargi, wniosku i petycji, przewodniczący Rady kieruje skargę, wniosek lub petycję do Komisji Skarg, Wniosków nie później niż w terminie 7 dni. To jest ustęp pierwszy. Nasuwa się pytanie, co jeżeli pan przewodniczący uzna, czy nie uzna, że ten wniosek, czy ta skarga kwalifikuje się na posiedzenie komisji. I tutaj, proszę Państwa, statut, bo to nie pan przewodniczący decyduje, pan przewodniczący musi się pod ten statut dostosować, tak? W statucie jest napisane, że w przypadku uznania Rady Miasta przez przewodniczącego, więc pan przewodniczący musi dokonać wstępnej takiej, można powiedzieć, oceny, uznając, czy sprawa się nadaje do dalszego procedowania, czy nie. Nie ma wyjścia. Ustęp drugi mówi, jeżeli Rada nie jest właściwym organem, skargę i wniosek lub petycję do rozpatrzenia przez właściwy organ, przekazuje sprawę, skargę, wniosek lub petycję do rozpatrzenia przez właściwy organ. Czyli tak jakby sugerował, że jeżeli przewodniczący uzna, że skarga jest niewłaściwa miejscowo, rzeczowo, to przekazuje innemu organowi, tak, panie przewodniczący? Pan przewodniczący to potwierdza. Pewną wątpliwość. Tymczasem, proszę państwa, jedynym właściwym organem do przekazania skargi według właściwości jest sama Rada. Sama Rada Miasta i to w formie uchwały musi podjąć taką decyzję rozstrzygającą. Mało tego, Rada musi to dokonać w terminie 7 dni zgodnie z artykułem 231 KPA, który właśnie o tym mówi. I teraz moja propozycja zdejmuje z przewodniczącego to odium odpowiedzialności za to, czy on ma zbadać, jak źle zbada, tak? Ale zgodnie ze statutem to przewodniczący ma badać. I moja propozycja zmian w paragrafie 50 ustęp 1 jest następująca. Przewodniczący Rady kieruje skargę, wniosek lub petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w terminie umożliwiającym ich rozpatrzenie przez Radę Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania. To te 7 dni to jest takie, żeby nie zalegało w biurze Rady. Ustęp drugi mówi, jeżeli Rada Miasta w drodze uchwały uzna, iż nie jest właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, przekazuje skargę, wniosek lub petycję do rozpatrzenia przez właściwy organ. I tutaj, proszę Państwa, użyte sformułowanie, że przewodniczący kieruje sprawę w terminie umożliwiającym ich rozpatrzenie, powoduje, że sam przewodniczący musi dokonać wstępnej oceny, czy dana skarga nadaje się do dalszego procedowania, czy nie. Ale to nie przewodniczący o tym decyduje, tylko przyspiesza tempo prac. Tak przyspiesza, że przekazuje niezwłocznie Komisji Skarg i Wniosków, która to
powinna się niezwłocznie zebrać, tak jak zresztą jest w statucie, bo statut odnośnie Komisji Skargi Wniosków mówi, że komisja działa zgodnie z obowiązującymi terminami. I następnie w ciągu 7 dni zwołuje sesję, przekazując radnym materiały. To jest wszystko zgodne, bo bodajże 2 dni ma przewodniczący na przekazanie materiałów, czyli wszyscy się wyrabiamy. I dochodzi tutaj, proszę Państwa, do takiej sytuacji, że rozpatrywana jest skarga w ciągu, przepraszam, rozpatrywana jest sprawa, która ewentualnie nie będąc skargą właściwą dla danego organu, jest przekazywana innemu organowi w ciągu 7 dni. Wyrabiamy się wszyscy w tym terminie, zachowane są terminy, nie musimy informować skarżących o przesuwaniu terminów. To jest pierwsza zmiana. Druga zmiana dotyczy paragrafu 53 i tutaj na wstępie, dlatego proszę Państwa pytałem się wcześniej, co to znaczy, że Komisja Finansów nie zajęła stanowiska w poprzedniej materii. Nie zajęła, czyli wszyscy się wstrzymali. Taką samą sytuację możemy mieć na Komisji Skarg i Wniosków, że wszyscy po prostu się wstrzymają. Lub, tak jak było to niedawno, radni oddadzą równą liczbę głosów za, równą liczbę głosów przeciw. I wreszcie, proszę Państwa, ta komisja wypracowuje wniosek, który jest przekazywany Radzie pod obrady. Przytoczę, proszę Państwa, tutaj wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 kwietnia 2020 roku, to jest tutaj zamieszczony w uzasadnieniu, gdzie można przeczytać. Zatem, to są słowa Naczelnego Sądu Administracyjnego, zatem Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie może narzucać Radzie treści uchwały, jaką ma podjąć. Nie jest również uprawniona do samodzielnego udzielania odpowiedzi na składane do Rady skargi. Komisja ta natomiast może w tym zakresie przygotować stosowną opinię. Tak się rzecz miała z Komisją Finansów, która po prostu nie wypracowała stanowiska, a więc też nie przedstawiła opinii, ale nie wstrzymała dalszego biegu procedowania. Natomiast użyte dzisiaj sformułowanie, że komisja przedstawia wnioski, sprawia, że jeżeli komisja postawi wniosek, skarga jest zasadna, to dalszy bieg uchwały, uchwała przybiera taki sam tytuł, czyli w porządku obrad jest przyjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za zasadną lub uznania skargi za bezzasadną. Proszę Państwa, jeżeli komisja złoży wniosek, że skarga jest zasadna, a następnie radni z różnych powodów przyjmą, zagłosują w większości na nie, to co mamy dalej? Uchwała nie przechodzi. Ale czy jest rozpatrzona skarga? Nie jest skarga rozpatrzona, uchwała nie przeszła. Co może być dalej? No dalej może być sugestia, no bo skargę trzeba rozpatrzyć. Jeżeli obywatel złożył skargę, to oczekuje odpowiedzi. Więc konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że tak jak mieliśmy tutaj już na tej sali taką historię takiego stanu rzeczy, skarga ponownie jest skierowana do Komisji Skarg i Wniosków celem rozpatrzenia z sugestią, żeby Komisja Skarg i Wniosków dostosowała się do woli większości radnych. No ale komisja nie musi tego zrobić, tak? Więc komisja podtrzymuje swoje stanowisko albo wręcz przeciwnie mówi, w tej sytuacji to my umywamy ręce i po prostu wstrzymujemy się wszyscy i nie ma żadnego rozstrzygnięcia. Co dalej? No skarga nie została rozpatrzona. Skarga nie została rozpatrzona. I moja propozycja zamiany wniosków na opinię, czyli tak jak każda inna komisja poza komisją rewizyjną, bo tutaj chcę zauważyć, że ustawodawca, wprowadzając 2 komisje obowiązkowe, czyli komisję rewizyjną i komisję skarg i wniosków,
W przypadku komisji rewizyjnej wypowiedział się wprost. Komisja rewizyjna przedkłada wniosek, który jest opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. I Rada Miasta nie może tego wniosku zmodyfikować. Rada Miasta, czy Rada Gminy, przepraszam, proceduje nad tym wnioskiem, ale w kształcie, jaki powstał w komisji rewizyjnej. Czyli jeżeli wniosek jest za udzieleniem absolutorium i nie będzie miał 11, tak jak w naszym przypadku, większości bezwzględnej ustawowego składu Rady za, to uchwała nie przechodzi. Ale czy to oznacza, że burmistrz nie uzyskał absolutorium? Nie, uchwała nie przeszła. Natomiast w przypadku komisji skargi wniosków ustawodawca, zacytuję, o ile z pamięci będę cytował, o ile dobrze pamiętam, jest powiedziane w ten sposób, że Rada rozpatruje skargi na burmistrza i pracowników, w tym celu powołuje komisję skargi wniosków. I już tutaj w tym przepisie nie ma wyraźnego ukierunkowania, że są to wnioski. Ja to odczytuję w ten sposób, że jest to zwykła, znaczy komisja, może niezwykła, bo ustawowa, ale która pracuje według normalnego trybu zwykłej komisji, czyli wydaje swoje opinie. I jeżeli ta opinia jakabykolwiek nie powstała, nie jest Rada tą opinią związana. Rada w porządku obrad przyjmuje taki oto zapis. Nie jak dzisiaj, że rozpatrzenie skargi, uznanie skargi za zasadną bądź niezasadną, tylko po prostu punkt obrad, przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na. I wtedy radni mogą formułować wnioski za uznaniem skargi za zasadną bądź uznaniem za bezzasadną. Ale odbywa się to na Radzie, czyli na forum organu, który jest jedynie powołany do rozstrzygania skarg i upraszczamy sobie sytuację, nie dochodzi do takiej sytuacji, jaka miała miejsce ostatnio, że w przypadku równej liczby głosów sprawa została skierowana ponownie. Jeden z członków komisji się zmienił zdanie, więc zamiast 2-2 to było 3-1 i przeszliśmy dalej, tak? Ale proszę Państwa, no tak nie może być. Robimy tutaj, prawda, kończy się nasza kadencja, za naszej kadencji powstała ta komisja, uczymy się i pozostawmy potomnym, bo nie wiadomo, czy wszyscy z nas wejdą do Rady ponownie, tak, żeby po prostu nowi radni nie musieli się nad tym ponownie zastanawiać. I trzecia moja poprawka do statutu w paragrafie 54. Proszę Państwa, w dzisiejszym brzmieniu paragraf 54 ustęp 2 mówi, zacytuję, w przypadku podjęcia uchwały w sprawie uznania wniesionej skargi za zasadną, było tak na poprzedniej sesji, Rada Miasta w drodze odrębnej uchwały podjętej na najbliższej sesji, dzisiaj zwyczajnej, dzisiaj jest ta sesja, zleca komisji rewizyjnej lub innej komisji przeprowadzenie stosownej kontroli w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości. Dlatego i powinniśmy teraz głosować, ale dlatego ja uważam, ja bym głosował oczywiście przeciw, ale teraz proszę Państwa, moja propozycja jest taka, skreśla się ten ustęp drugi w myśl zasady, że jeżeli Rada podejmie taką uchwałę, to w każdym czasie może zlecić przeprowadzenie kontroli, tak? Ale nie obligatoryjnie, tylko kiedy Rada to po prostu uzna, podejmie uchwałę. I wtedy, kiedy będzie miała taką wolę. Natomiast my, wprowadzając to do statutu, dzisiaj żeśmy ten statut po prostu pogwałcili. Dlatego moja propozycja w tym artykule jest, żeby ten przepis po prostu wykreślić. Zachęcam Państwa do zastanowienia się nad tymi wątkami, bo tak jak mówię, upraszczam życie Panu Przewodniczącemu, upraszczam życie Panu Drugiemu Przewodniczącemu, upraszczam życie wszystkim nam tutaj i tyle, co miałem do powiedzenia. Dziękuję. Panie radny, bardzo interesujące wystąpienie i bardzo rzeczowe, chociaż trochę trwało, ale myślę, że kto chciał zrozumieć, to zrozumiał. Natomiast ja chcę zaznaczyć, że ta komisja skarg, wniosków i petycji
to niektórzy powiedzą, bo to jest młoda komisja, my się uczymy i tak dalej, tak się niektórzy będą uczyć jeszcze przez wiele, wiele lat, a oni się nie powinni tutaj uczyć, tylko pracować. Natomiast ja chcę powiedzieć, że ten cały bałagan, bo to jest bałagan, ten cały bałagan został nam zafundowany przez władzę, która już odchodzi. I mam nadzieję, że razem z odejściem tej władzy będą również porządki zmierzające do tego również, żeby tutaj w tym zakresie pewne dobre zmiany wprowadzić właśnie, nomen omen. Ja bym się tu nie doszukiwał, panie burmistrzu, bałaganu i czy tam władza nam zafundowała, czy nie zafundowała, bo władza powiedziała w ten sposób, ustawodawca władza powiedziała w ten sposób, że tworzy się tą komisję, natomiast zasady funkcjonowania określone są w statucie. I wszystko, czyli jeżeli przyjmiecie państwo moją argumentację za zasadną, tak, i zmienimy ten statut, tak, to my sami sobie narzucamy pewne scenariusze, tak. Czy właśnie będziemy brnęli w tym, że jeżeli kilku radnych w komisji skargi wniosków sformuje wniosek, a potem cała rada będzie nad tym procedowała, to jest dobrze, czy po prostu to rada zdecyduje o wszystkich tutaj kwestiach, czy jest właściwa po pierwsze, a po drugie jaka będzie treść uchwały. I to wszystko. Ustawodawca powiedział, tworzy się i nie wiem, no tworzy się, no to się tworzy, tak, bardzo dobrze, no, żeby był organem pomocnym, żeby gdzieś tam, prawda, głębiej weszła w tą materię. Ale jeszcze raz, to my sami sobie tutaj tworzymy dalsze przepisy, o których wspomniałem. Także ja bym się nie doszukiwałbym się tutaj, prawda, jakichś podtekstów. No, dziękuję. Chcę jeszcze wrócić na chwilę do mojego wcześniejszego wystąpienia w sprawie zastrzeżenia numeru PESEL. Jest to niezwykle ważna informacja. Dziękuję panu burmistrzowi, że szczegółowo wyjaśnił, jak można to zrobić, ale pojawiły się dodatkowe pytania, czy zastrzeżenie numeru PESEL jest płatne. Nie, proszę państwa, zastrzeżenie numeru PESEL jest bezpłatne i chronimy swoje dane w celu uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji, wyłudzenia kredytu na nasze nazwisko, czy pożyczki, czy ewentualnie dokonania zakupu. Także powtarzam, zastrzeżenie numeru PESEL odbywa się bezpłatnie w naszym urzędzie w pokoju numer 20. A druga niezwykle istotna informacja to jest taka, że od 17 listopada w naszym mieście, a dokładnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zostało utworzone stanowisko utworzone przez PFRON do obsługi osób niepełnosprawnych. Jest to centrum informacyjno-doradcze, które informuje o bardzo szerokim zakresie o wsparciu zarówno finansowym, jak i rzeczowym dla osób niepełnosprawnych, ale także dla osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi. I proszę państwa, teraz mamy naprawdę bardzo dogodną sytuację do tego, aby otrzymać takie pełne informacje, otrzymać wsparcie, otrzymać pomoc z PFRON-u, gdzie nie musimy jechać do Lublina. Mamy takie stanowisko w Łukowie. I bardzo serdecznie zapraszam, proszę, żeby państwo po prostu się zainteresowali. Jest wiele osób, które potrzebują pomocy, no ale wyjazd do Lublina bądź telefoniczna informacja, no może nie jest w pełni kompleksowym rozwiązaniem, a na miejscu w Łukowie, tak jak powiedziałam, mamy takie stanowisko, zapraszam serdecznie do skorzystania z informacji, które tam są do przekazania, ale jednocześnie do tego, żeby po prostu ułatwić tym osobom życie. Dla tych, którzy nas słuchają, proszę państwa, najprostszym sposobem jest wpisanie w wyszukiwarkę zastrzeż swój PESEL. I wtedy
po kliknięciu OK prowadzi za rękę, co tam trzeba zrobić. Nie wyszykujemy tam jakiś tam, prawda, zastrzeż swój PESEL, sprawa załatwiona. Dziękuję. Jeszcze dwie kwestie. Prosimy Państwa radnych o aktywne włączenie się w projekt Centrum Usług Społecznych Senior FS Plus. Tak jak już to było mówione tutaj na tej sali, już CUS rozpoczął procedurę rekrutacji, więc aby ten projekt trafił do najbardziej potrzebujących seniorów, potrzebujemy pomocy również ze strony Państwa radnych. I jeszcze CUS ma również akcję mikołajkową, ale o tym już wkrótce. Również zachęcamy Państwa radnych do włączenia się do akcji prowadzonej przez Centrum Usług Społecznych w Łukowie. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, przechodzę do realizacji punktu 29. Zamknięcie. Wobec wyczerpania porządku zamykam obrady 83. zwyczajnej sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo.